będziemy na pole jeździć. Dobra. Nie bój się, w całości będzie tuba. Ty też. No, ja też. Wyglebił? Nie. Już myślałem. Siema, jadę trialem z Kuba Chutką, czyli dwa dwusuby. Kubę jadę trenować na zawody. Kuba! Jedź za mną i pamiętaj, na stojąco. No dobra. Ale jedź przodem, lepiej. Ty przodem, a ja będę ci mówił po każdym okrążeniu, co trzeba poprawić, dobra? Jedź przodem, ja za tobą i będę patrzył, nie? Ty pamiętaj, na stojąco, tylna pozycja, tak musisz stać. I 5 okrążeń, przerwa. 5. Na stojąco. Zakręca, jedź. Dobrze. Kuba, wszystko dobrze, ale pozycja. Musisz tu podjechać do mnie, ja cię przytrzymam i ci pokażę pozycję. Tu. Ta, ja ci trzymam sprzęgło. Masz sprzęgło? No. No to trzymaj. Ja trzymam. Puść. I złap teraz. No, ustań. Tak. Ale łokcie, Kuba. No wyżej. O, tak. Właśnie tak masz jechać, bo dobra. Już. No to nawracaj. I trzy kółka jeszcze. Dobra. Praca biegami dobrze. Zakręt dobrze. Ale... Jeszcze chcę zobaczyć wyraźne dohamowanie. Takie, że ty hamujesz i to dłużej trochę. Nie chodzi tu o jazdę na czas teraz, nie? Na czas to będzie już jutro. Teraz to jest technika. Nie ma dohamowania. Dohamowanie to jest pozycja do tyłu, całkiem na prostych rękach. Tak. Pokaż proste ręce u siebie. Ale na stojąco. I mocniej trzymaj motor nogami. Bo tobą rzuca, a nie może tobą rzucać. I jeszcze kółek ci zostało? Jedno. No to to już poprawnie zrób. Dohamowanie ma być tyłek do tyłu na prostych rękach, potem dosiad i zakręt. Jazda. Dużo czynników jest, no naprawdę. Thank you.
gleba. Nie, zgas. Już myślałem. Jedzie. Wyraźne dohamowanie chcę widzieć. Patrz, ponadplanowe kółko Kuba zrobi. Słuchaj, to jeszcze ci poopowiadam. Pamiętaj, ma być naprawdę to dohamowanie bardzo wyraźne. Bardzo wyraźne, bo ty nie chodzi nawet o to, żebyś ty mocno hamował. Masz lekko hamować, obydwoma hamulcami, nie? I tą pozycję utrzymać. Dojeżdżasz, dosiadł, tu był dosiadł dobrze. Nogę bardziej do przodu, nad błotnik. Pamiętaj, nie tak, żeby tutaj cię zakręciło i żebyś, wiesz, ci podwinęła się pod motocykl. No i tam trochę możesz wyżej go kręcić, bo tu chodzi o to w tych treningach, żeby coraz szybciej to pokonać, nie? Ale na razie to tak, wiesz, nie jest źle. Tylko pamiętaj o tych biegach. Biegi zmieniasz? Dobra, to odpoczynek. Ale się schychłałeś, co? Idę tutaj zobaczyć, na te górki, dobra? O, to tu jest jedna. No, no ale jest. Dobrze. 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 Słuchajcie, dobre trzymanie motocykla, no to odciąża wam ręce, mięśnie nóg są naprawdę bardzo mocne i dużo wytrzymują, więcej wytrzymają niż plecy całe i przedramiona. Po prostu na nogach trzymacie całe ciało, mięśnie nóg najwięcej pracują i wtedy możecie długo jechać. Zawoda. Dobrze, dobrze. Kuba, ciężka robota na treningach. Następne będzie robił po 10 kółek po przerwie. To wodę uzupełnimy, w ogóle wodę to ze sobą tu weźmiemy. Wodę trzeba uzupełniać, to jest najważniejsze, bo opadacie z sił i popełniacie błędy, nie pijąc wody. To było czwarte, jeszcze dwa. Dobrze. No już widać, że zmęczony. Ale dobrze, biegi zmienia dobrze. Pozycja jest dobra. Tu dohamowanie, zakręt, pięknie. I szeroko, i wąsko. Dzisiaj trenujemy technikę. Czasy przyjdzie mierzyć później. Chociaż dzisiaj zmierzę raz czas. Zobaczymy po prostu, jaka różnica będzie tam za parę tygodni.
ciekawiej nam się zrobiło na torze. Jedzie, jedzie. Cały czas jak tak przyspieszę, to koło przednie do góry idzie. Ostatnie kółko i kończymy. Tylko żeby Kuba znowu nie wyrzebił. Powoli jedziemy już, dobra? Kuba! To tam powoli, pamiętaj, szerokie miejsce tam, gdzie trawa. Wyglebił? Nie. Już myślałem. W tym roku tylko trial, panowie. Mega. To tylne koło to jest mega po prostu. Kończymy, Kuba! Ja to bym mógł jeździć, kurczę, nie wiem, z 5 godzin. Kładem tak nie mam, ale motocyklem tak mam. Mógłbym jeździć i jeździć, nie? Nie. Ja dopiero bym chciał zacząć.
Koniec.